Japońskie fabryki Daicel Safety System Europe i AKS Precision Bal Polska, działające w żarowskiej podstrefie, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest Park, będą się rozbudowywać. To zawsze jest bardzo dobra informacja. Nowe roczniki naszych absolwentów opuszczają szkoły i nic dla nich nie jest tak ważne jak ta świadomość, że tu na miejscu w Żarowie mają szansę na pracę. Myślę, że wszyscy nie chcielibyśmy, żeby nasza młodzież wyjeżdżała szukając chleba w Irlandii, Niemczech czy w jeszcze innym kraju. Dlatego tak cieszę. Każde zezwolenie, każda podjęta inicjatywa, każdy nowy zakład i każde miejsce pracy, które się pojawi. Każda z nich jeszcze w tym roku uruchomi nową linię produkcyjną, co stworzy dodatkowe miejsca pracy. We wtorek, 8 lipca, przedstawiciele dwóch żarowskich firm podczas uroczystego spotkania w Wałbrzyskim Zamku Książ odebrali oficjalne zezwolenia na rozbudowę swoich zakładów. Będziemy kontynuować naszą produkcję napełniaczy do poduszek powietrznych, ale w tym momencie już potrzebujemy nowego budynku, aby móc postawić nowe linie. Dodatkowo to pozwolenie jest także na rozwój naszego Centrum Badań i Rozwoju, czyli będziemy bliżej klientów, będziemy mogli lepiej i szybciej reagować. A jaka jest wartość nowej inwestycji? Prawie 40 milionów, 39 milionów polskich złotych. A czy w związku z tym będziecie zatrudniali kolejne osoby? Tak, oczywiście. Będziemy zatrudniali pracowników operacyjnych, ale także specjalistów, inżynierów do Centrum Rozwoju. Na początek jest to około 14 osób. A kiedy inwestycja się rozpocznie? Jesienią tego roku mamy nadzieję, że już będziemy mogli pierwsze kroki poczynić w tym kierunku. Będziemy wciąż produkować kulki. Inwestycja zacznie się w następnym roku. Chcemy do 2018 zatrudnić kolejne przynajmniej 10 osób. Inwestycja 34 miliony złotych.